Cześć, nazywam się Alicja Miazgowicz i jestem korepetytorką przedmiotów ilościowych ekonomicznych już od ponad 20 lat. Chciałabym na tym filmiku podzielić się z Wami informacją o moim wykształceniu ekonomicznym, które jest bardzo istotne w kontekście tego, czego uczę. Ukończyłam studia ekonomiczne na UMK w Toruniu w 2007 roku po 5 latach studiów dziennych na kierunku ekonomia, a o specjalizacji teoria ekonomii. Po kilkunastu kolejnych latach wzbogaciłam moje wykształcenie poprzez ukończenie dwóch kierunków w ramach rocznych studiów podyplomowych. Na początek stacjonarnie Data Science w biznesie na mojej uczelni macierzystej w Toruniu w 2020 roku, a następnie w formie online kierunek analiza danych w szkole WSB NLU w Nowym Sączu. Zdecydowałam się na naukę w obszarze technologii, była to dla analizy danych. Była to dla mnie trafna decyzja, biorąc pod uwagę ten dynamiczny rozwój technologii w ostatnich latach. Sztuczna inteligencja, nowoczesne metody obliczeniowe oraz ta powszechna komputeryzacja, one stały się integralną częścią tej naszej rzeczywistości. Takie wykształcenie daje mi oczywiście podstawy teoretyczne, a korepetycje praktyczne z zakresu ekonomii. Obejmują one szeroki zakres metod obliczeniowych, co pozwala mi na wszechstronne podejście do nauczania. Dużo przedmiotów ma wspólne elementy, które ja zauważam w swojej codziennej praktyce. Przedmioty ekonomiczne nie są od siebie oderwane całkowicie. Podchodzę do nich po prostu od różnych stron na zajęcia. Jestem korepetytorem i chociaż nie posiadam tego formalnego wykształcenia pedagogicznego, moje metody nauczania są intuicyjne i każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań moich studentów. Jeśli nie jesteście jeszcze gotowi na bezpośrednie korepetycje ze mną, to zachęcam Was do oglądania moich filmików na YouTubie. Tam jest naprawdę dużo materiałów. Tam w przystępny sposób omawiam różne zagadnienia ekonomiczne. Warto też zwrócić uwagę na komentarze pod filmami, które są właśnie tym dowodem, świadectwem jakości tych materiałów i sposobu przekazywania wiedzy. Nie zawsze te filmy trafiają do każdego. Wiadomo, ponadto moja reputacja jako korepetytorki jest w internecie bardzo dobrze udokumentowana przez liczne pozytywne opinie na przestrzeni ostatnich lat, które można znaleźć w serwisach korepetycji online. Adresy mogę podać pod filmem. Zachęcam również do subskrybowania tego mojego kanału o korepetycjach, lajkowania poszczególnych filmów, tych, które okażą się pomocne i udostępniania ich dalej. Wasze komentarze są oczywiście dla mnie bardzo ważne, bo dzięki nim wiem, co mam poprawić i jakie tematy są dla Was atrakcyjne. Wasza aktywność na kanale pomaga mi tworzyć jeszcze lepsze materiały, które są dostosowane do Waszych oczekiwań. Dziękuję za każdy komentarz i interakcję. Jestem korepetytorem i służę poradą.